segregowaniem odpadów jest trochę jak ze sportem. Na początku wymaga chęci, później wytrwałości, codziennego podejmowania szeregu drobnych decyzji. Po pewnym czasie tworzy się nawyk i nie można już wyobrazić sobie życia bez tego. Przychodzi satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. A najważniejsze jest to, że robimy to razem, jak drużyna. Wtedy efekty są najlepsze. Segregujesz? Ja segreguję. Marcin Lijewski. Segregując odpady, wspierasz wybrzeże.